Hej kochani, tu Hulaj Dusza, słuchacie kolejnego, dokładnie to drugiej części podcastu z serii Za zamkniętymi drzwiami i oczywiście dotyczącego rodziny Turpin. Dla osób, które nie słyszały jeszcze pierwszej części, polecam nadrobić, ponieważ jesteśmy chronologicznie jakoś tak w połowie tej historii. Przypominam standardowo, że ten podcast da radę subskrybować, jeżeli ktoś chce być na bieżąco, to na górze, do dołu, lewo, prawo, gdzieś znajduje się dzwoneczek i mniej więcej powinny Wam się pojawiać powiadomienia na temat nowych podcastów. Natomiast już od razu mówię, że kolejna historia pojawi się w poniedziałek. A teraz już bez zbędnego przeciągania zapraszam Was do słuchania. Chronologicznie przy naszej historii skończyliśmy w momencie, kiedy to rodzina Turpin przeniosła się do Rio Vista, aby rozpocząć swoje nowe życie. Ich kredyty w magiczny sposób zostały anulowane, przynajmniej część z nich. Na tym etapie rodzina ma 6 dzieci, a Luis już spodziewa się dziecka numer 7. Moi drodzy, Rio Vista to jest taka mała, mała społeczność, gdzie każdy zna każdego, haliny spod ósemki, ploteczki, małe i duże. Natomiast przy czytaniu książki, którą w dalszym ciągu Wam oczywiście polecam, dotarłam do wypowiedzi sąsiadów, do wypowiedzi osób, które w Rio Vista mieszkają i ci ludzie twierdzą, że pomimo tego, że jest to mała społeczność, każdy zna każdego, to jednak nikt nikomu tam w okna, w ogród nie zagląda. Każdy szanuje swoją prywatność i to nie jest na takiej zasadzie, że już 5 sąsiadów stoi pod drzwiami, żeby zobaczyć, co macie na obiad. I powiem Wam szczerze, że pod względem takim ekonomiczno-kredytowo-finansowym Ameryka jest chyba dosyć ciekawa, tak? Żeby nie powiedzieć, że dziwna. Ponieważ Turpinowie, którzy no hajsu mieli jak lodu, ale jeszcze więcej tego hajsu wydawali, czyli mieli go mniej niż powinni mieć, pomimo tego, że ogłosili swoją upadłość finansową, to i tak udało im się kupić dom. I ten dom był całkiem spory, pokaźny, z 4 sypialniami, z dużym podwórkiem, więc to nie tak, że oni nie wiadomo, gdzie teraz mieli mieszkać, że jakieś tam problemy czy coś w tym stylu. Nie, no nie ma problemu. David mówi, że dużo zarabia i oczywiście taki kredyt mu dają. 27 lipca 1999 roku na świat przyszło 7 dziecko pary, córka imieniem Janetta. Dla przypomnienia dodam, że żadne z pociech Turpinów nie chodziło do szkoły, było to nauczanie domowe i tak jak już wspominałam wcześniej, w Stanach Zjednoczonych wygląda to w ten sposób, że czasami nie potrzeba jakoś specjalnie wymagań, w ogóle skończenia swojej własnej szkoły, tak jak w tym przypadku, żeby nauczać w domu. W tej sytuacji Louis, która sama nie skończyła swojej szkoły, ponieważ w wieku 16 lat wyszła za mąż i porzuciła naukę, postanowiła, że będzie idealnym nauczycielem i to ona będzie swoje pociechy w domu uczyć. Jak ta nauka wyglądała? Bo ta nauka właściwie to nie wyglądała. Nie wiem, czy to wiedza Louis, czy jakieś takie dziwne wymagania były na poziomie przedszkolnym, ponieważ jedyne zajęcia, jakie ona prowadziła, to były zajęcia właśnie dostosowane pod grupę przedszkolną i obejmowały one rysowanie tak, aby nie wychodzić za linię, albo rysowanie jakichś prostych linii. Najdalej, jeżeli chodzi o wiedzę Louis i o to, co chciała przekazać swoim dzieciakom, to była fonetyka i alfabet. Jednak nie szło jej to zbyt dobrze, nie wiem, czy sama nie znała, czy może są jakieś inne powody, natomiast w tej całej historii pojawia się taka bardzo dziwna sytuacja, ponieważ jedyne dziecko państwa Turpinów będzie znało alfabet, ale jedynie do litery I. Więc sami widzicie, że poziom tego nauczania to tak troszeczkę mija się z celem i ciężko tutaj mówić o jakimkolwiek zdobywaniu wiedzy. Później pociechy wspomną, że tak naprawdę te lekcje to raz się odbywały, raz się nie odbywały. Louis miała takie słomiany zapał, takie pokłady, takie dziwne epizody, że siadała, tak, dzisiaj będziemy prowadzić lekcje. Faktycznie w salonie powstała, znaczy w salonie, tam na dole, ponieważ ten dom z tego co rozumiem miał 2 piętra, tak, na pewno miał 2 piętra. No i powstała taka sala lekcyjna, tam znajdowały się biurka, wyglądało to jako tako, powiedzmy, że jak w szkole. I tam jak się Louis przypomniało, to ona wołała te swoje pociechy, że dzisiaj będziemy robić lekcje i oczywiście było to rysowanie tych prostych linii, prostych jakichś tam kratek i niekratek. No i w momencie, kiedy któreś z dzieci krzywo to narysowało albo w ogóle nie zapamiętało czegoś, co tam Louis mówiła, na przykład tych ABCD, no to niestety pani mama, właściwie to matka, bo tak kazałoby się do niej zwracać, nie była zbyt cierpliwa, nie miała cierpliwości w ogóle do prowadzenia takich zajęć.
zajęć i wszystko kończyło się awanturą, często też fizyczną. I po prostu po paru dniach odechciewało jej się uczyć, tak więc to było, nie wiem, z 5 dni nauki, a później kolejne miesiące przerwy, aż znowu jej się przypomniało, że wypadałoby czegoś tam się pouczyć i znowu było 5 dni nauki, trochę nerwów i znowu przerwa. Co do tych sąsiadów, bo to jest bardzo ważny aspekt tej historii i tak jak już wspomniałam w pierwszej części, chciałam się tutaj skupić na tym, czy faktycznie nikt niczego nie widział, czy każdy miał klapę na oczach i w ogóle nikt nie zauważył, coś się dzieje nie tak. No to co do tych sąsiadów, pomimo tego, że wszyscy tam szanowali swoją prywatność, to jednak byli trochę zaciekawieni, kiedy jakaś nowa rodzina wprowadziła się do domu. Tak więc próbowali, jak najbardziej próbowali, takie powitanie z ciastem było, jak to czasami w amerykańskich filmach wygląda, albo nawet i nie tylko, no po prostu ktoś się wprowadza, pukamy do sąsiadów, chcemy ich zapoznać. Natomiast w przypadku tego domu, w przypadku Turpinów, nikt nigdy drzwi nie otworzył. I ci sąsiedzi tak stali, właściwie to usychali pod drzwiami z jakimiś swoimi ciastkami, ciastem, nikt im tych drzwi nie otworzył, więc po prostu wracali do domu. I żeby było jasne, to nie tak, że nikogo wtedy w domu nie było, ponieważ sąsiedzi wspominają, że słyszeli, że ktoś w domu jest, na przykład słyszeli jakieś dziecko w środku, albo widzieli, że samochody stoją, tak więc no, z całą pewnością ktoś w domu był i nie chciał im otworzyć. Moi drodzy, naprzeciwko Turpinów mieszkali Winiardowie. To taka rodzina składająca się z matki Shelley, ojca Rickiego, ich trójki dzieci, dwie córki oraz jednego syna. I to społeczeństwo ryjowiste to byli ludzie raczej w takim podeszłym wieku, albo przynajmniej w średnim wieku. Za bardzo dzieci nie mieli, więc w momencie, kiedy te córki Winiardów, które miały w tamtym momencie 10 i 9 lat, zobaczyły razu pewnego trójkę dzieci Turpinów chodzących po ogrodzie, a właściwie to po ulicy, bawiących się patykami, tak bez celu, no to zrobił im się uśmiech małego rekinka, ponieważ uznali, że to będą ich przyjaciele, będą mogli wspólnie się bawić, nie wiem, tam po drzewach się wspinać, no wiadomo jak to jest, tak? Chodź na dwór i tak dalej. Albo na pole, w zależności skąd się jest. Tak więc razu pewnego córki Winiardów postanowiły skorzystać z okazji i podeszły do dzieci Turpinów. Przywitały się z nimi i zaczęły rozmawiać. Tyle, że już ta rozmowa od początku była dosyć osobliwa, ponieważ zapytali o imię tych dzieci Turpinów, a tutaj trzeba zaznaczyć, że matka i ojciec mieli takie dosyć dziwne zasady. Takie zasady, aby na przykład nie podawać swoich imion, aby nie mówić nic o swoich rodzicach, aby też jakby ktoś się pytał, no to nie mówić, gdzie mieszkają. Chociaż tutaj już każdy wiedział, gdzie mieszkają, no ale w przypadku imion te dzieci Turpinów, trójka najstarszych nie chciała ich podać, ale wywiązała się taka jakby zabawa z tego, ponieważ powiedzieli, jeżeli chcecie poznać nasze imię, to musicie je zgadnąć. I oczywiście w normalnym życiu nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że idziemy na rozmowę o pracę i się ktoś pyta o imię i tutaj weź zgadnij moje imię. Natomiast dla dzieciaków w wieku lat 10 to była to świetna zabawa i rozpoczęli sobie te swoje zgadywanie. I właściwie to nie wiem, czy się udało zgadnąć, czy się nie udało zgadnąć. W każdym razie rozpoczęła się wspólna przygoda, wspólna zabawa i tutaj trzeba przyznać, że jesteśmy na tym etapie historii, gdzie jeszcze można było zareagować, gdzie jeszcze powiedzmy, że nie było tak źle. Ponieważ ta najstarsza trójka chodziła na dwór i to tak w dzień, bo później się okaże, że będą funkcjonować tylko w nocy. No ale chodziła na dwór w dzień, miała okazję poznać rówieśników, czyli te dwie córki Winiardów. Rozmawiali sobie wspólnie i jakoś ta zabawa się kręciła. Chociaż później Winiardowie wspomną, że za każdym razem, kiedy te córki zapraszały ich do siebie, do domu, no bo wiadomo jak to jest, no dzieciaki bawią się po podwórku, czasami się chce pić albo coś zjeść, albo też Shelley, czyli matka tych Winiardów, córek, była bardzo gościnną kobietą, bardzo gościnną osobą, no i czasami zrobiła jakieś ciasto, ciastka, powiedziała swoim córkom, aby zaprosiły Turpinów i za każdym razem, kiedy była taka propozycja zaproszenia albo w ogóle zabrania ich do siebie do domu, no to magicznym trafem te dzieciaki znikały, musiały wracać do siebie do domu i tak nagle, wiecie, tak na pstryknięcie palcem już ich nie ma. W ogóle zasady też były takie, że jeżeli już cała piątka razem miała spędzać czas, to spędzali oni czas na podwórku Turpinów. Czyli też nie było tak
takie sytuacje, że przeszliby wszyscy na podwórko Winiardów albo w ogóle gdzieś razem poszli. Prawdopodobnie to Louise chciała mieć wszystko na oku, wszystko widzieć i wiedzieć, co się dzieje. I razu pewnego sąsiadka Shelley akurat wracała z zakupów i zobaczyła, że trójka najstarszych dzieci Turpinów niedaleko tam ulicy się bawi, rozmawia ze sobą, więc postanowiła do nich podejść i zagadać, jak macie na imię, tam może do nas wpadniecie. W tej sytuacji również była zabawa z serii Zgadnij moje imię, co od razu Shelley wydało się być dziwne, no ale cóż, poszła do domu, wróciła, natomiast w całej sytuacji przyglądała się Louise i to był ten moment, kiedy uznała, że no i dzieciaki już więcej nie mogą się bawić z Winiardami, w ogóle najlepiej, żeby z nikim kontaktu nie miały. I następnego dnia, kiedy córki Winiardów podeszły do domu, tam rodziny Turpin, aby poprosić swoje koleżanki i kolegów zaprosić do wspólnej zabawy, to otworzyła im Louise, która powiedziała, że nie życzy sobie więcej, aby pojawiały się na ich podwórku i że to jest koniec ich przyjaźni, zabawy, więcej się mają nie widzieć. Żadnej argumentacji tutaj nie było, nic się nie wydarzyło. Kilka razy jeszcze później córki Winiardów próbowały pukać do tego domu, ale już nikt im więcej nie otworzył. I to jest pierwszy sygnał, który świadczy o tym, że coś jest nie tak. O całej sytuacji Shelley się dowiedziała. Nie znalazłam informacji, czy chciała to wyjaśnić, czy może coś się wydarzyło innego. Wydaje mi się, że większość rodziców w takiej sytuacji może faktycznie by zapukała i zapytała, czy coś się nie stało, czy coś się stało, czy może jakaś niemiła sytuacja między naszymi dziećmi miała miejsce. No to takie coś, co mi pierwsze przychodzi na myśl. Ale biorąc pod uwagę fakt, że Shelley już tam kilkukrotnie pukała i jedyne co to pocałowała klamkę, no to pewnie już nie chciała kolejny raz tego robić. I tak naprawdę to jest ten moment, kiedy najstarsze dzieciaki Turpinów już przestały wychodzić i przestały się spotykać z innymi. Jest to moment, kiedy chyba David i Louise poczuli się bezkarni, że mogą wszystko, że są panami świata. I od tego momentu oczywiście nikt z domu nie wychodził, chyba że wieczorami. Tutaj pojawia się całkowite przestawienie rytmu dnia. Wygląda on w ten sposób, że w dzień się śpi, natomiast w nocy około 1-3 zaczyna się życie, czyli można wyjść, można się bawić na podwórku. Sąsiedzi później wspomną, że faktycznie wieczorami było słychać hałas dochodzący z podwórka. Były to dźwięki jakichś tam zabaw, odbijania piłki czy w ogóle, więc faktycznie jeszcze w tamtym momencie te dzieciaki na dwór wychodziły, tyle że robiły to w nocy, tak aby nikt tego nie widział. Jednak w domu wcale dobrze się nie działo. Louise i David wprowadzili jeden posiłek dziennie i to jest ten słynny posiłek, który faktycznie jest podnoszony, czyli była to kanapka z masłem orzechowym albo z kiełbasą i do tego burrito lub jakieś tam warzywa odgrzewane, mrożonki i tym podobne. Początkowo miały to być w ogóle dwa posiłki, czyli tak jakby śniadanie i kolacja, ale biorąc pod uwagę, że jak się później okaże, wszystkie pociechy przez 20 godzin dziennie spały i tak naprawdę ten ich rytm dnia zajmował jedynie 4 godziny, no to Louise uznała, że jej się nie chce po prostu dwa razy tych posiłków serwować, więc to wszystko połączył w jeden posiłek i przez te 4 godziny był przewidziany jeden posiłek, następnie no, bardziej lub mniej możliwość wyjścia na zewnątrz, na dwór zabawy, oczywiście jak było ciemno i jak nikt nie patrzył. Dodatkowo do tego doszła zasada jednej kąpieli w ciągu roku. I wyobraźcie to sobie, naprawdę to sobie wyobraźcie. Ja wiem, że to się łatwo mówi i to jest często w tej całej liście wszystkiego, co tam się działo, podawane. Jednak kiedy przyjrzymy się temu dokładnie i wyobrazimy sobie faktycznie sytuację jednej kąpieli w ciągu roku, do tego też dochodziło chodzenie w tych samych ubraniach przez cały rok i ewentualnie zmienianie ich być może raz w ciągu roku albo nawet i wcale. I żeby doprecyzować sprawę i troszeczkę zobaczyć te dziwne myślenie Louise i Davida, to powiem Wam, że cała sytuacja wyglądała w ten sposób, że dzieciaki mogły myć zęby. Czyli zęby tam przez te 4 godziny faktycznie mogli umyć. Można było też myć ręce, ale rąk nie można było myć powyżej nadgarstków, ponieważ mycie rąk powyżej nadgarstków było uznawane za zabawę wodą. I zabawa wodą była związana z religią. Tak to tłumaczyli, że to jest marnowanie wody, tak się robić nie powinno. Dodatkowo fakt jednego posiłku dziennie też był związany ich zdaniem z religijnością. Dokładnie to z postem.
postęp. I tutaj w grę wchodzi książka napisana przez brata Davida, Randy'ego, ponieważ on też został pastorem, interesował się tematem, opublikował kilka książek. Jedna z jego książek dotyczyła właśnie postu, że jest to coś, co sprawia, że staniemy się blisko z Bogiem, dzięki temu możemy być, wiecie, no, bliżej i ten post jest bardzo ważny. Dodatkowo też takie życie trochę ascety, tak mi się przynajmniej wydaje, że tym tokiem myślenia się Louis i David sugerowali. W żaden wypadku nie chcę ich usprawiedliwiać, ale bardzo mnie ciekawi ich tok myślenia. I ciekawi mnie również to, że oczywiście jeden posiłek dziennie dotyczył jedynie ich pociech, natomiast sami często jeździli po drogich restauracjach, albo co gorsza, zamawiali jedzenie do domu lub przywozili to jedzenie do domu i niestety wyglądało to w ten sposób, że sobie jedli, a dzieciaki się na to patrzyły. I a propos tych swoich zasad, tej swojej religijności, którą cały czas się zasłaniali, przywieźli swoim pociechom dzienniki. I tych dzienników było mnóstwo, później te wszystkie dzienniki zostaną znalezione. I Louis oraz David namawiali swoje pociechy, aby pisały w tych dziennikach. Znaczy, biorąc pod uwagę fakt, że Louis jakoś specjalnie tego pisania w ogóle nie uczyła i te dzieciaki potem uczyły się same od siebie, no bo jedyną osobą, która pisania tak w pełni się nauczyła, była Jennifer i jej to szło naprawdę dobrze, później ona swoje młodsze rodzeństwo uczyła. No to na tej zasadzie oni wszyscy w swoich dziennikach pisali i tych dzienników robiło się bardzo, bardzo dużo. Tyle, że też zapisy w tych dziennikach nie mogły się tyczyć za bardzo rodziców, miały się tyczyć ich przemyśleń, właściwie jakiegoś takiego połączenia z Bogiem, tego, że są blisko. One były rzecz jasna skrupulatnie czytane przez Louis i Davida i oczywiście wszystko było weryfikowane, jeżeli jakiś tam zapis był nieodpowiedni. No cóż, moi drodzy, w listopadzie 2000 roku na świat przyszło 8 dziecko pary, córka imieniem Jordan. I to jest ten moment w rodzinie, gdzie tak naprawdę są oni w dużej mierze odizolowani od całego świata, ponieważ Louis za bardzo też kontaktu ze swoją rodziną nie utrzymuje. Jeszcze wcześniej wysyłała zdjęcia, jak się nowe dziecko pojawiło, no to tam ładne zdjęcie się pojawiało i oczywiście tam witamy nową córkę, nowego syna. Teraz tak się nie działo, kontaktu z rodziną też za bardzo nie było. Dzieciaki z innymi dzieciakami też kontaktu w ogóle nie miały, do szkoły nie chodziły, nie wiedziały za bardzo, jak to wygląda. I w pewnym momencie Winyardowie zastanawiali się, czy gdzieś tego nie zgłosić, czyli ci sąsiedzi, ponieważ zauważyli, że w dzień nikt nie wychodzi z tego domu, żadnych tam dzieciaków nie ma, nikogo nie widać, dopiero w nocy są zapalane światła. Ricky Winyard, czyli pan tata, zauważył razu pewnego, że dzieciaki maszerują z góry na dół, czyli że idą po schodach i wchodzą na te schody, potem z tych schodów schodzą i na dole stoi Louis, coś do nich woła. Wydało się to być mu bardzo, ale to bardzo dziwne i w tamtym momencie zastanawiam się, czy gdzieś nie zadzwonić, ale z drugiej strony wyobraźmy sobie taką rozmowę, że dzwoni gościu, który mówi, że sąsiedzi schodzą i wchodzą po schodach i robią to cały czas przez kilka godzin, bo to były też takie sytuacje, że przez 2-3 godziny sobie wchodziły z góry na dół. No i wyobraźmy sobie taką sytuację, dzwonię i halo, sąsiedzi wchodzą i schodzą po schodach. Jakbyśmy potraktowali taką osobę? No, uznalibyśmy, że to ktoś, kto w ogóle jakiś taki nadgorliwiec, osiedlowy monitoring, wtyka nos w nie swoje sprawy. Zresztą, co to jest za argument, jaki to jest paragraf, że ktoś wchodzi i schodzi po schodach. Tak więc odpuścił sobie powiadomienie kogokolwiek. Zresztą później Winyardowie doszli do wniosku, że być może te dzieci są na coś chore, może to jest jakaś taka forma terapii albo forma ćwiczeń, no przecież nie będą się w to wtrącać. Latem 2001 roku 4-letnia wówczas Joy została ugryziona przez psa. I sytuacja wymagała interwencji w szpitalu, oczywiście została do tego szpitala zabrana, chociaż tutaj pojawia się taka sytuacja, że no troszkę poczekali sobie z tą interwencją, tak naprawdę początkowo Louis i David nie zwracali na to uwagi, ale zauważyli, że no nic się nie goi, więc postanowili zabrać córkę do szpitala. Wcześniej oczywiście ją poinstruowali, co ma mówić, czego ma nie mówić, chociaż no 4-latka z bardzo ograniczoną wiedzą na temat świata, myślę, że też niewiele miałaby do powiedzenia. W każdym razie to jest kolejny sygnał i kolejna okazja do tego, żeby ktoś zwrócił na to uwagę. I my nie mówimy tutaj o jakimś Mietku spod Żabki, czy kimkolwiek innym, kto by spojrzał i całkowicie olał temat. My tutaj mówimy o lekarzach, którzy mieli styczność z tą rodziną i biorąc pod uwagę fakt, że
ta Joy i cała reszta żyła w warunkach, gdzie mało kto się mył, nosił te same ubrania. Już teraz nie chodzi o względy takie, że nieprzyjemny zapach, tylko o fakt higieny, o fakt w ogóle jakichś takich bakterii. Ogólnie jednego wielkiego zaniedbania i nikt na to uwagi nie zwrócił. Tutaj jeszcze dołóżmy fakt tego jednego posiłku dziennie. No to nikt nie zauważył, nikt nie zareagował, zajęli się jedynie kwestią tego psa i następnie Joy wróciła do domu, do tego samego swojego domu. W Boże Narodzenie 2001 roku Turpinowie spędzili z rodziną Davida. Przyjechali jego rodzice, pojawia się też takie zdjęcie, które krąży w internecie, jak jest cała rodzina razem z dziadkami i oni tam sobie siedzą, uśmiechają się i wszystko wygląda przepięknie. W ogóle wspomnieć trzeba, że okres Bożego Narodzenia był chyba najszczęśliwszym okresem dla tych dzieciaków, ponieważ mogły się wtedy wykąpać, dostawały normalne posiłki, jakby tak nagle to ich funkcjonowanie o 180 stopni się odwracało, były jako tako zadbane, no bo przecież dziadkowie przyjeżdżają, trzeba mieszkanie posprzątać, trzeba umyć się, ładne ciuchy ubrać. I w ogóle dziadkowie to byli zachwyceni swoimi wnuczętami, ponieważ jak się je wołało, to ustawiały się od najmłodszego do najstarszego, stały równo wyprostowane, niczym w wojsku tak swoją drogą. Były bardzo grzeczne, bardzo kulturalne, znały różne fragmenty Pisma Świętego, ponieważ też David o to dbał. Też niepytane się nie odzywały, zresztą jak chciały cokolwiek powiedzieć, no to pytały się Louis lub Davida o zgodę i to dla dziadków wydało się być czymś wspaniałym wręcz, więc tak naprawdę widzimy tutaj sytuację, gdzie to dla tych ludzi wydaje się być normalne i to jest dla mnie bardzo zastanawiające. Że chyba faktycznie w rodzinie Davida takie surowe wychowanie było czymś super, tak? No, oddajemy ci David, okejkę, jesteś ekstra ojcem. Natomiast w okresie świątecznym też rodzinę odwiedził przyrodni brat Louis, Billy, który był w tamtym momencie nastolatkiem. No i miał on okazję posiedzieć trochę w tym domu. Jak wspomina, w domu było czysto w tamtym momencie. Zauważył też tę salę lekcyjną, czyli że jakieś tam zajęcia się odbywały. Natomiast zwrócił uwagę na to, że jego siostrzeńcy są bardzo tacy na dystans, niezbyt zręczni społecznie, nie odzywają się niepytani. Tam próbował do nich zagadać, ale mało co odpowiadali, albo odpowiadali tak, aby całkowicie temat zakończyć. Zauważył też taką dziwną mentalność pod takim względem, że te dzieciaki pytały, czy mogą coś zjeść, czy mogą iść do toalety i w ogóle jakieś takie były. No on to określił jako sztywne. I faktycznie dla niego to było coś, co tę czerwoną lampkę zapaliło. Jednak mówimy tutaj o chłopaku, który ma naście lat i nie chce się w żaden sposób wtrącać. Zresztą jak on przyjechał, to Louis i David oprowadzili go po całym mieście, pojeździli sobie razem do drogich restauracji. Billy też wspomina, że miał dobry kontakt z Davidem, bo David taki wydawał się być dla niego autorytetem, bo mówimy tutaj przecież o człowieku, który ma swoją rodzinę, który dużo pieniędzy zarabia, który zaprasza na różne restauracje, na różne wyprawy, ponieważ oni też tam pojechali sobie do jakiegoś muzeum, jakiś instytut lotnictwa zobaczyli. Więc jeżeli widzimy postać takiego Davida, jego zdaniem charyzmatycznego i jeszcze Louise, która wydaje się być spełnioną i wspaniałą matką, no to już tak nie zwracamy uwagi na to, że może te dzieci są za bardzo spokojne albo nie przypominają w większości tam rozhukanych, rozkrzyczanych, bawiących się dzieciaków. W roku 2002 na świat przyszło kolejne dziewiąte dziecko pary, syn o imieniu James, natomiast rok później przyszła na świat Joanna. I pojawienie się na świecie dziesiątego dziecka spowodowało pewien przełom, ponieważ Louise nagle postanowiła nawiązać kontakt ze swoją rodziną, odnowić go i zaczęła wysyłać swoim siostrom zdjęcia. Zdjęcia dzieci, całej dziesiątki, ubranej w te same ubrania, czyli oczywiście no, w różnych rozmiarach, ale w te same. Dzieciaki były uśmiechnięte. Wesołe, cała wesoła, piękna rodzina. Te zdjęcia się tutaj pojawiają, przewijają się w tym podcaście, też łatwo można je w grafice znaleźć. Ogólnie wszystko wydaje się być wręcz idealnym obrazem. Natomiast razu pewnego siostra Elizabeth zwróciła Louise uwagę, że te dzieci są bardzo szczupłe i zapytała się, no o co chodzi, dlaczego tak. Natomiast tutaj Louise miała świetną wymówkę, powiedziała, że to tak genetycznie, po Davidzie i że nie ma się niczym martwić. Czyli jak sami widzimy,
widzicie kolejna jakaś taka czerwona lampka, która została zauważona, która została też zbagatelizowana, ale z drugiej sprawy, z tej strony weźmy pod uwagę sytuację, kiedy faktycznie jesteśmy taką Elizabeth, która dostaje zdjęcie, widzi, że siostrzeńcy wyglądają jak wyglądają, siostra mówi, że to po Davidzie i co byśmy zrobili? Nie mamy żadnych innych podstaw, że coś dzieje się nie tak, zresztą no, ludzie są, mają różną wagę, niektórzy faktycznie genetycznie będą szczuplejsi, będą grubsi i to jest całkowicie normalne. Poza tym przyznam szczerze, że sama oglądałam te zdjęcia i trzeba przyznać, że ten poziom szczupłości różni się, ponieważ niektóre pociechy są bardziej, niektóre są mniej. I tak nawet pokazywałam te zdjęcia znajomym, rodzinie i zapytałam, czy widzą, żeby coś było nie tak na tych zdjęciach, czy te dzieciaki jakoś nie tak wyglądają. No i wspólnie doszliśmy do wniosku, że z takimi ludźmi, takie dzieci mija się na ulicy i że to nie jest taki poziom szczupłości, że faktycznie gdzieś to się zgłasza, że coś jest nie tak. Przynajmniej tak to wyglądało na tych zdjęciach. Wiadomo, że te zdjęcia były odpowiednio pozowane, dzieciaki były nagle swoje kąpiel mogły wziąć, mogły lepiej zjeść, mogły ubrać się w inne ubrania. I przyznam szczerze, że dopiero później, już Wam zaspoileruję, chociaż już zakładam, że każdy zna tę historię, dopiero w momencie, kiedy jedna z córek zawiadomi odpowiednie służby i będzie nagranie z tej interwencji, to wtedy można zauważyć i rzuca się w to w oczy, że jednak chyba z tą wagą jest coś nie tak. No ale w 2003 roku jeszcze te zdjęcia nie były wcale w żaden sposób alarmujące. No, Elizabeth zapytała, Louis jej odpowiedziała i już więcej do tego tematu nie wracały. Natomiast do tego żywienia, no to już Wam wspominałam, jak wyglądały posiłki i jak wyglądało to, że czasami Louis i David zajadali się z uśmiechem na twarzy, a ich dzieciaki się patrzyły na to, ale dodatkowo też była stosowana inna, dziwna forma, nie wiem w sumie czego, bo nie wiem jak to określić, ale zdarzało się tak, że Louis oraz David kupowali ciasta, zazwyczaj były to ciasta dyniowe, kładli te ciasta w kuchni, I nic, nikt ich nie jadł. Nikt ich nie jadł, te dzieciaki się patrzyły, jak te ciasta w końcu pleśniały, następnie trzeba było je wyrzucić i nikt ich nawet nie otworzył, nikt ich nawet nie spróbował. Tutaj jedna z córek Turpinów też wspomni o tym, że bardzo lubiła sok jabłkowy i zawsze David i Louis mieli cały zapas swojej spiżarni tego soku jabłkowego. I za każdym razem, no bo czasami pytała się, czy może się napić, czy może spróbować. Oczywiście odpowiedź była pełna złości i była rzecz jasna negatywna. Tak więc też no, świadomość taka, że ten sok stoi sobie w lodówce i nie można go wypić, a dlaczego to też żadnego konkretnego powodu nie ma, musi być bardzo przykrą świadomością, tak samo jak w przypadku tego ciasta. W roku 2003 miało też miejsce święta Bożego Narodzenia, te święta to się ciągle tam odbywają. Tym razem Turpinowie spędzali je sami, czyli bez żadnej rodziny Davida, bez żadnej rodziny Louis. Natomiast właśnie wtedy wpadli oni w taki ciąg zakupowy, kupowali mnóstwo rzeczy na te święta, mnóstwo jedzenia, mnóstwo prezentów, mnóstwo zabawek w ogóle dla tych dzieci. I tutaj pojawia się historia o 10 rowerach. Louis i David kupili 10 rowerów, takich całkiem drogich, naprawdę, które sporo kosztowały, w różnej wielkości, dostosowane pod dzieci w różnym wieku. I te rowery leżały. One sobie leżały przed podjazdem w domu. 10 sztuk rowerów od najmniejszego do największego były postawione. I początkowo sąsiedzi tak na to spojrzeli i pomyśleli sobie, wow, ale fajna rodzina, nie, no to oni jednak ekstra są, tak dbają o te dzieci, widać, że te rowery są dobrej jakości, pewnie sporo pieniędzy na to wydali, ale święta minęły, minął jeden miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc i te rowery nadal tam stały, w ogóle stały tam z metkami, nieruszone, nierozpakowane, stały tak, jak zostały zakupione, nikt ich nigdy, moi drodzy, nie ruszył, te rowery, no później stały kolejny rok, jeszcze jeden, zaczęły rdzewieć, zaczęły blaknąć od słońca i nikt ich nigdy nie wypróbował. To samo działo się z innymi prezentami, ponieważ później w domu rodziny zostaną znalezione różne zabawki, które też nigdy nie były odpakowane. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, kiedy być może te dzieciaki dostawały oczywiście te zabawki na święta, mogły je odpakować, David i Louis robili zdjęcia, ale super, tak, rodzinne święta, odpakowywanie prezentów, natomiast te prezenty nigdy nie były ruszane. Jeżeli chodzi o jakieś zabawki, które te dzieciaki miały, to były to zazwyczaj zabawki zrobione własnoręcznie, z jakiegoś tam kurzu, z jakichś tam patyków, z kasztanów też. To nie były
były te nowe zabawki ze sklepu, one leżały gdzieś w kącie i nie można było ich odpakować. To samo z rowerami. I tak naprawdę historia z rowerami jest kolejnym sygnałem, kolejną czerwoną lampką. Czy sąsiedzi powinni zadzwonić, czy powinni się tym zainteresować? Oczywiście jest to dziwne, ale tak samo jak w przypadku tego maszerowania z góry na dół, czy wyobrażamy sobie takie zgłoszenie o treści, no, stoi 10 rowerów przed domem moich sąsiadów i nikt na nich nie jeździ. Nie wiem, to jest jakieś pozwolenie o kradzież, czy co? No bo nie wiadomo, jaka jest puenta w ogóle takiego zgłoszenia. Ale jak widać, kupowanie drogich rzeczy, drogich ubrań, ponieważ też w szafach rodzinnych znajdowało się mnóstwo drogich ubrań z metkami, nigdy nie rozpakowanych, po prostu znajdujących się w tej szafie. Ciężko sobie to wyobrazić, ciężko to w ogóle w jakikolwiek sposób wyjaśnić, bo tak jak mówię, chciałam się w tym podcaście skupić na wyjaśnieniach, na zrozumieniu tego w jakikolwiek sposób. I chyba jedyne, co mi przychodzi na myśl, jakaś taka motywacja, no bo nie chcę się chyba powiedzieć tego, co jest taką oczywistością, która się nasuwa na myśl, czyli czysta złośliwość, czysta złość w ogóle skierowana nie wiadomo dla kogo i po co, na co i dlaczego. Natomiast no później będzie taka argumentacja, że chodziło o ćwiczenie silnej woli, czyli fakt, że te rowery tam stoją, my ich nie ruszymy, my z nich nie korzystamy i to jest ćwiczenie naszej silnej woli. No przykra sprawa, bo faktycznie ludzie czasami sobie ćwiczą silną wolę, ale są osobami dorosłymi i sami podejmują taką decyzję, a nie są to rodzice, którzy próbują wyćwiczyć nie wiadomo co, nie wiadomo jak, a sobie samym kupują drogie prezenty i jeżdżą po drogich restauracjach. Moi drodzy, w maju 2004 roku Louis i David postawili na swoim ogrodzie, w swoim domu wielką przyczepę wartą $63,000. Na tamte czasy i zresztą na te też jest to całkiem spora kwota. Dlaczego? Z tego powodu, że dom był tak zasyfiały, był tak brudny i tam nie dało się w ogóle chodzić, nie dało się oddychać i nikt nie chciał tego posprzątać. To jest dla mnie ciekawe, że lepiej jest wydać $63,000 niż po prostu posprzątać ten dom. No ale kupili taką przyczepę i tam wszyscy się przenieśli, czyli Louis, David i ich dziesiątka dzieci. I co do tego domu, to faktycznie będzie on w bardzo złym stanie. Do tego też przejdziemy sobie za moment. No ale chcąc nie chcąc, ta przyczepa była mała, była mniejsza niż ten dom i niestety ciężko było się pomieścić tam wszyscy razem, 12 osób w tej jednej przyczepie. Sąsiedzi to w ogóle mieli oczy jak sarana na autostradzie, bo chyba już całkowicie niczego nie ogarniali, że tutaj nagle się pojawia jakaś przyczepa, w domu światło przestają się już całkowicie zapalać i razu pewnego ta sąsiadka Barbara Winyard, czyli nastoletnia córka Winyardów, postanowiła zapukać do tej przyczepy, dowiedzieć się, co się dzieje, może Louis już przeszła, to jakaś taka dziwna złość, więc ona tam zapukała i otworzyła jej drzwi dziewczyna, mniej więcej w jej wieku, wysoka, blada, z długimi, ciemnymi włosami i kiedy ją zobaczyła, zrobiła wielkie oczy, a następnie te drzwi zamknęła. Słowem się nie odezwała, ani dzień dobry, ani co się dzieje, w czym mogę pomóc. Zero w ogóle takiej normalnej komunikacji, jaka byłaby między ludźmi. Zamknęła te drzwi i nie było ani słowa. No cóż, w czerwcu 2004 roku na świat przychodzi kolejna córka pary, tym razem 11 dziecko imieniem Jolinda. I teraz pojawia nam się kolejna dziwna sytuacja, mianowicie w sierpniu 2004 roku rodzice Davida znów Turpinów odwiedzają w tym samym domu, albo właściwie to w przyczepie. Jednak kiedy są już pod drzwiami, to nikogo w domu nie ma, więc tak sobie siedzą, usychają pod tym domem, patrzą się na siebie, nie wiedzą za bardzo, co robić. I Winyardowie zauważyli z okna, że dwójka starszych ludzi, tak ładnie ubranych, zadbanych, tak bardzo klasycznie, stoi pod drzwiami i w sumie nikt im nie otwiera, tak więc postanowili do nich podejść, zapytać, kim są, kogo szukają, czy mogą w jakikolwiek sposób pomóc. No i wtedy rodzice Davida oczywiście powiedzieli, że są rodzicami Davida, że na niego czekają. I w tamtym momencie Winyardowie zaprosili ich do siebie, do swojego domu naprzeciwko, żeby poczekali u nich. W tamtym momencie to zresztą mama Davida chciała z toalety skorzystać, tak więc przyjęli zaproszenie. I w tamtym momencie Shelley Winyard wspomina, że to starsze małżeństwo było dosyć dziwne, ponieważ tak siedzieli, atmosfera była napięta jak planteka na żuku, czyli taka atmosfera, gdzie można ją normalnie kroić i jeść widelcem, bo było tak gęsto. Rozglądali się po całym domu, tak patrzyli się na siebie i w pewnym momencie spytali się, czy Winyardowie wychowują swoje dzieci w duchu religii. No, z tego co zrozumiałam, to prawdopodobnie nie, albo przynajmniej ta religia nie była dla nich taka ważna. I wtedy też starsi Turpinowie odpowiedzieli, cytując: no cóż, mamy nadzieję, że spędzacie dużo czasu czytając i modląc się.
I no to było takie dosyć dziwne, bo to taki jedyny temat był, który oni chcieli poruszać, a najwyraźniej winiartów nie za bardzo to fascynowało. No i w sumie to w tamtym momencie starsi Turpinowie doszli do wniosku, że no to oni sobie pojeżdżą trochę po okolicy i poczekają na Davida, bo chyba też ogarnęli, że ta sytuacja do najmilszych nie należy. I zastanawia mnie w sumie fakt, czy rodzice Davida niczego nie zauważyli podczas tych odwiedzin, ponieważ akurat do momentu tych odwiedzin, do tego, co tam się działo, jak się działo, nie dotarłam, no ale wydaje mi się, że zainteresowałoby ich to, że nagle pojawia się jakaś przyczepa, że przyjmują ich w przyczepie, dlaczego nie w domu, czy może w tamtym momencie dom był posprzątany, chociaż nic o tym nie świadczy, bo z tego co wiem, to było tam tak brudno, że no, nawet gdyby się to posprzątało, to i tak byłoby widać, że coś jest nie tak. I coś, co nasuwa mi się na myśl, to, że rodzice Davida chyba w dużej mierze wiedzieli o tym, co się dzieje w tym domu. W sensie, może nie o wszystkim. Natomiast mieli świadomość tego, że to wszystko jest motywowane religią i im to imponowało. Uważali, że to jest coś bardzo, bardzo dobrego. Przynajmniej tak mi się wydaje, no bo większość ludzi jednak byłaby zdziwiona, zaświeciłaby się im jakaś lampka, gdyby zauważyli taki brud w domu i w ogóle dzieci, które wcale dzieci nie przypominają. W każdym razie, kiedy już rodzice Davida wyjechali, to pierwszy raz David i Louis zapukali do swoich sąsiadów i przywieźli im ciasto w ramach podziękowania za to, że się rodzicami zajęli. Więc to był taki pierwszy znak zachowania społecznego, czegoś, co jest gdzieś tam w społeczeństwie przyjęte. I Shelley wspomina, że zarówno Louis, jak i David wydawali się być w tamtym momencie bardzo mili. Pomimo tego, że ta wizyta nie trwała długo, właściwie tylko dali ciasto, podziękowali i sobie poszli, to jednak było to w granicach normy. W 2006 roku na świat przychodzi kolejne dziecko pary. Jest to córka imieniem Julisa. I to już jest moment, kiedy te dzieciaki robią się coraz starsze. W przyczepie jeszcze bardziej brakuje miejsca, no bo nam się 12. dziecko pojawiło, plus David i Louis, to mamy 14 osób w tej jednej przyczepie. A skoro reszta robi się starsza, no to też, no chcąc, nie chcąc, na więcej sobie pozwala, większą jakąś taką samoświadomość ma. I na przykład dzieciaki, czując, że chcą coś zjeść, no to zdarzało im się pójść do lodówki i wyjąć jedzenie, albo z szafki wyjąć coś słodkiego. I w momencie, kiedy Louis ich na tym przyłapała, ja mówię cały czas Louis, ponieważ w większości czasu David był w pracy, tak więc tym wszystkim zajmowała się Louis. I w momencie, kiedy przyłapała swojego syna albo córkę na tym, że bierze jedzenie z lodówki, no to pojawiały się konsekwencje tego. I to jest ten moment, gdzie w przyczepie pojawiły się metalowe klatki. I tak, możecie się spodziewać, jakie były konsekwencje. Dodatkowo pojawiły się też kłódki na szafkach i na lodówkach. Na łóżkach pojawiały się sznury. Tak, to też zostanie później zauważone. I David doszedł do wniosku, że no, nigdy się nie pozbędą takich podejrzanych, bo oni byli nazywani podejrzanymi. Jeżeli ktoś coś zabrał z lodówki czy z szafki, to byli to podejrzani. I David doszedł do wniosku, że dopóki cała dwunastka nie będzie w jakiś tam sposób przypięta do łóżek, do swoich pokojów, no to nigdy się nie pozbędą problemu z tą znikającym jedzeniem. No i właśnie takie były konsekwencje niestety, kiedy któreś zostało przyłapane. I tutaj pojawia się też taka kwestia, że David chciał, aby wszyscy ponosili odpowiedzialność, czyli jak zniknie jedzenie, to cała dwunastka ponosi taką karę przez nich narzuconą. Natomiast Louise stwierdziła, że powinny to być tylko osoby, które zostały przyłapane, które są podejrzane, które to jedzenie zabrały. Tak więc tutaj pojawia się sytuacja, kiedy to rodzeństwo nawzajem się pilnowało, nawzajem na siebie donosiło, ponieważ każdy obawiał się tego, że to jego spotka ta konsekwencja, bo gdy coś zniknie z lodówki, no to oczywiście będzie wielka imba. Tak więc woleli powiedzieć, kto to jest, albo czasami nawet i bezpodstawnie siebie oskarżać, aby ktoś inny poniósł za to odpowiedzialność. I no tutaj pojawia się bardzo przykra hierarchia i bardzo przykry schemat, ponieważ David i Louis zaczęli faworyzować, jeżeli można to tak nazwać, swoje starsze dzieciaki, które oczywiście siedziały, pilnowały i donosiły na te młodsze, i później te młodsze ponosiły takie odpowiedzialność, tutaj oczywiście forma klatki albo no, przypięcia do swoich łóżek. I to nie była kwestia godziny czy dwóch, nawet właściwie 5 sekund, to nie byłoby żadne usprawiedliwienie i w żaden sposób tego no, nie można nazwać.
czymś w porządku, jednak to była kwestia kilku dni, a nawet i kilku miesięcy. W momencie, kiedy trzeba było leżeć w tym swoim łóżku, można było wstawać jedynie do toalety i na umycie zębów i na zjedzenie czegoś, ale tak to cały czas te wszystkie godziny były w jednym miejscu spędzane. Więc sami sobie możemy teraz wyobrazić, że nikt nie chciał się znaleźć w takiej sytuacji, tak więc te dzieciaki zaczęły same na siebie donosić. I co ciekawe, jeżeli wskazały winowajcę, to dostawały za to jakieś nagrody. Na przykład Louis zazwyczaj tej swojej starszej, z tym swoim starszym dzieciom kupowała jakieś prezenty. Rzecz jasna nie były to jakieś takie drogie prezenty, czy nie wiadomo jakie, ale mogły sobie coś zjeść w tamtym momencie, albo się czegoś napić. Tutaj też pojawia się taka sytuacja, że starszy syn Joshua dostał telefon. I widzicie, z jednej strony to jest taka niejednoznaczna sytuacja, to nie jest nic zero-jedynkowego, bo z jednej strony niby nie było kompletnie kontaktu ze światem zewnętrznym, a z drugiej strony dostał on telefon, mógł dzwonić do swoich rodziców, mógł się kontaktować jako tako, znaczy no właściwie tylko ze swoimi rodzicami, ale później ten telefon też będzie miał dostęp do internetu, więc to nie jest tak, że całkowicie nie wiedzieli, co się dzieje na zewnątrz. Bądź co bądź, moi drodzy, około 2006 roku David i Louis postanowili wynająć mieszkanie 60 km od Rio Vista, bo uznali, że przyczepa jest za mała i w ogóle to już tam też się brudno robi. Im się tam nie chce siedzieć i nieciekawe towarzystwo jest, tak to uznali. Więc zabrali dwójkę najmłodszych dzieci, wynajęli mieszkanie, a cała reszta została w tej przyczepie. Dokładnie tak. Jak to wyglądało i co się wtedy działo? Wyglądało to w ten sposób, że raz w tygodniu jedzenie przywoził David, natomiast Louis kompletnie się tam nie pojawiało. I ta cała sytuacja będzie trwała około 3 lat, gdzie te dzieciaki nie będą widziały swojej matki, znaczy no może to nawet lepiej w tej sytuacji. W każdym razie Louis kompletnie nie miała z nimi kontaktu, nie widziała ich, jedzenie jedynie przywoził David. Zasada była taka, że starsi muszą zajmować się młodszymi i w przypadku kiedy jakieś zasady zostaną złamane, no to trzeba ponosić tego konsekwencje. I to jest taka sytuacja, gdzie z jednej strony można pomyśleć, okej, nie ma matki, nie ma ojca, można mieć trochę więcej luzu. I szczerze wydaje mi się, że faktycznie te 3-4 lata to był taki największy luz dla nich, bo nie było tam Louis, nie było tam Davida. Natomiast te konsekwencje, te kary cały czas się odbywały. I teraz można zobaczyć, jak bardzo musiały być, że tak się wyrażę, wyprane mózgi. Że nawet mimo tego, że Louis i Davida nie było tam fizycznie, to i tak każdy się obawiał swojej kary. Później Joshua powie, że to zazwyczaj on dzwonił w tamtym momencie do Davida i do Louis, ponieważ ten kontakt telefoniczny to był cały czas i musiał on wskazywać winowajców, a następnie wysyłać i pokazywać zdjęcia, że faktycznie te konsekwencje są ponoszone. Inaczej on sam by musiał takie konsekwencje ponieść. Więc widzimy sytuację, gdzie no albo ty, albo ktoś i wiadomo, że to jest taka jedna wielka walka o przetrwanie, więc chcąc nie chcąc woleli wybrać kogoś niż siebie w tamtej sytuacji. Joshua też wspomina, że była taka jedna sytuacja, jeden moment, gdzie chciał on się postawić swoim rodzicom, gdzie chciał z nimi porozmawiać, spotkać się i powiedzieć, że to co robią jest nie w porządku, że on się z tym nie zgadza. Ale w momencie, kiedy zbierał się na to wszystko, to uznał, że nie da rady. Jednak te wszystkie emocje, ten strach był silniejszy od niego. I w trakcie tych 4 lat, kiedy Davida i Louis fizycznie z tymi dzieciakami nie było, pojawiła się pewna sytuacja. Sytuacja, która też sprawia, że oczy robią się wielkie i sytuacja, gdzie z całą pewnością ktoś powinien zareagować. Ale wyglądało to w ten sposób, że wówczas około 20-letnia Jennifer podjęła próbę wyjścia z domu. I w tamtym momencie miała ona mniej lub bardziej dostęp do internetu, trochę wiedziała, jak to życie działa, jak funkcjonuje i doszła do wniosku, że chce pomóc swojemu rodzeństwu, chce znaleźć pracę, chce znaleźć samochód i chce wynająć mieszkanie. Takie było jej marzenie, tyle że mówimy tutaj o 20-latce, która w szkole była 2 lata, żadnego pojęcia o świecie tak takiego większego nie miała, żadnego doświadczenia. W ogóle kiedy ona wyszła z tego domu, no to cały czas obowiązywała ta zasada jednej kąpieli w roku, więc jej ubranie, jej stan, jej higiena
były w bardzo ciężkim stanie, jednak mimo to postanowiła wyjść z tego domu i wędrowała po ulicy, chcąc dostać się do miasta, do jakiegoś takiego, no do większego miasta, gdzie mogłaby popytać o pracę. I w tamtym momencie ta sama Shelly, ta sama sąsiadka jechała samochodem, jechała po swoją córkę i zauważyła Jennifer. Zapytała się, czy może jej jakoś pomóc, czy coś się stało. W ogóle zapytała, jak ma na imię i na pytanie o imię Jennifer nie chciała odpowiedzieć, natomiast powiedziała, że szuka pracy, chce znaleźć pracę, mieszkanie i samochód. No Shelly była w szoku, lekko mówiąc, nie wiedziała kompletnie, co się dzieje, ale to był pierwszy moment, kiedy miała kontakt w ogóle z tamtą rodziną i z tamtymi dzieciakami, więc zaprosiła Jennifer do swojego samochodu i powiedziała, że pojadą razem do miasta. I w tamtym momencie Jennifer faktycznie do miasta pojechała. Pochodziły razem z tą Shelly po różnych sklepach, po takich miejscach, gdzie może mogłaby dostać pracę. Natomiast Jennifer nie miała ani swojego telefonu, nie podawała nigdzie swojego imienia, nie miała żadnego swojego CV, nie miała żadnego doświadczenia, nie miała żadnej szkoły skończonej i no nic dziwnego, nawet gdyby ktoś chciał ją zatrudnić, to no, nawet nie ma jak się odezwać ta osoba, no bo nie ma do niej telefonu, nie ma z nią żadnego kontaktu, adresu też swojego nie chciała podać. Shelly też wspomina, że w tamtym momencie Jennifer mało w ogóle o życiu wiedziała, na przykład nie wiedziała, kim jest prezydent i jeszcze kilka takich podstawowych pytań jej zadała, a dziewczyna nie miała w ogóle pojęcia. I one tak sobie chodziły, chodziły, aż w końcu Shelly wprost powiedziała Jennifer, że no małe są szanse na zatrudnienie, na znalezienie teraz mieszkania i samochodu, tym bardziej, że zresztą Jennifer prawa jazdy nie miała. I w tamtym momencie chyba cała taka nadzieja odeszła z Jennifer i poprosiła, aby zadzwonić po jej matkę. Tak, poprosiła, aby zadzwonić do Louise. Louise przyjechała i odwiozła Jennifer do domu. Co się stało wtedy? Jakie były tego konsekwencje? Nie wiem, nie dotarłam do tego. Zakładam, że nie były one zbyt dobre. I tak naprawdę była to stracona szansa. Pojawia się pytanie, czy Shelly powinna coś zrobić w tamtym momencie, czy powinna zawiadomić odpowiednie służby. I postawmy się na moment w takiej sytuacji, gdzie widzimy dorosłą dziewczynę, która nie chce powiedzieć, jak ma na imię, która nie chce powiedzieć, gdzie są jej rodzice. Nie chce powiedzieć, co się dzieje w domu. Chce tylko znaleźć mieszkanie, chce znaleźć pracę i chce znaleźć samochód. Czy byśmy zareagowali? Czy byśmy coś zrobili? Myślę, że dla niektórych sam fakt, że Shelly zabrała ją do miasta i wyciągnęła rękę, jest już jakimś wyjściem naprzeciw. Mówimy o Jennifer, która nie chciała za bardzo współpracować pod tym względem, że nie powiedziała, co się dzieje w jej domu, nie powiedziała nawet, jak ma na imię. Więc ciężko tutaj mówić o jakichś podstawnych zawiadomieniach, no bo nawet gdyby pojechały w tamtym momencie na komisariat, to z dużym prawdopodobieństwem Jennifer by nic nie powiedziała, nie odezwałaby się, powiedziałaby, że wszystko jest w porządku i no tyle byłoby. No cóż, niestety jest to kolejna stracona szansa. Moi drodzy, 6 października 2007 roku ze świata odszedł 5-letni syn sąsiadów, tych winiardów. Niestety był to nieszczęśliwy wypadek, bardzo przykra sytuacja i wszyscy sąsiedzi się o tym dowiedzieli, no bo to małe miasto, każdy zna każdego. Ludzie przychodzili składać kondolencje, jakieś tam przynosili jedzenie, ogólnie okazywali swoje wsparcie. I wtedy też ku zdziwieniu winiardów do ich domu przyszli turpinowie. Przyszli, złożyli kondolencje, byli bardzo mili, oczywiście ich wizyta nie trwała długo, ale wykazali się takim taktem, coś, co też mało kto by mógł się spodziewać. Kolejny rok, rok 2008, jest rokiem zmian dla turpinów, zwłaszcza dla Louise, która wchodzi w kryzys wieku średniego, jeżeli w ogóle tak to można nazwać, a myślę, że jak najbardziej można. Postanawia zmienić swój wygląd, farbuje włosy na blond, zaczyna się trochę mocniej malować i tutaj też pojawiają się zdjęcia z tego jej okresu. Zmienia sposób swojego ubierania się, bo zazwyczaj to było takie skromne ubranie, takie bardzo zasłaniające, tym razem jest nieco inaczej. I Louis ogólnie interesuje się innymi religiami. Tym wszystkim, czym dotąd się nie interesowała, to wszystko, co w jej rodzinie, w jej domu i ogólnie w jej społeczności było tematem tabu, no to ona zaczyna się tym interesować. Pierwszy raz w ogóle jakieś procenty pije, co też zadzwoniła do swojej siostry Elizabeth i powiedziała, że jest właśnie w restauracji na drinku i bardzo dobrze się bawi. I Elizabeth była zdziwiona, no bo Louise chyba nigdy niczego nie piła. W każdym razie jej zainteresowania robią się coraz ciekawsze, biorąc pod uwagę to, w jakim stylu wychowywali, oczywiście, wiecie, w wielkim cudzysłowie, to co robili w swoim własnym domu, ponieważ Louis zaczyna interesować się też takimi religiami jak satanizm.
Interesują ją bardzo węże, jakoś tak kupuje sobie te węże, interesuje się nimi, jakieś takie ubrania z motywem węży i dodatkowo zaczyna interesować się innymi facetami. To jest też ciekawe w tej historii, a jakże, ponieważ do tej pory Louise, przykładna matka na zewnątrz, tak, dla swojej rodziny przynajmniej, przykładna żona, a tutaj interesują ją inni mężczyźni i co ciekawe, robi to wszystko za zgodą swojego męża, bo David ją w tym wszystkim wspiera, najwyraźniej jego też ten świat bardziej lub mniej interesował. I tutaj pojawia się taka sytuacja, że Louise umawia się z jakimś mężczyzną poznanym w internecie w hotelu, następnie robią tam rzeczy wiadome, takie kapucynkowe. Później to wszystko nagrywają, a następnie Louis z Davidem całą kasetę oglądają i to jest takie urozmaicenie ich związku. Tak to nazwali. Zresztą Louis, to też nie było tak, że Louis nikomu o tym nie mówiła i wstydziła się tego, a nie, ona bardzo chętnie się tym chwaliła swoim siostrom. Powiedziała, co się stało, jak się stało i że ją takie tematy po prostu interesują. Zaznaczyć trzeba, że te ich takie ekscesy są trochę kosztowne, no bo jakieś wyjazdy, hotele, restauracje, puby, kasyna, też tego typu klimaty, no to na to wszystko trzeba było mieć pieniądze. A pomimo tego, że David sporo zarabiał, no to tak jak mówię, ich życie finansowe cały czas było życiem ponad stan. Oni z jednej strony te pieniądze mieli i myśleli, że jakie mają, no to będą je mieć na zawsze, a jakie wydają, to nadal je mają. A tak nie było, bo jeżeli pieniędzy nie było, to brali kredyt, a jak brali kredyt, no to nagle pieniądze mieli, więc no niestety kłaniają się podstawy ekonomii. W roku 2010 David traci pracę i jak on już traci pracę, to chyba w końcu do Louise ten chomiczek na kołowrotku dochodzi, te szare komórki też się kumulują i dochodzą do wniosku, że już tych pieniędzy nie mają. Nie mają pieniędzy na spłatę jakiegoś kredytu, zadłużenia, nie mają pieniędzy w ogóle na swoje własne utrzymanie. I razu pewnego dostali pismo, że następnego dnia ich dom zostaje po prostu przyjęty przez bank i mają się stamtąd wyprowadzić. Tak więc pod osłoną nocy Turpinowie wrócili do tego domu w Rio Vista, gdzie cały czas ich dziesiątka dzieci była. Spakowali się, właściwie to co złapali, to wzięli ze sobą. Większość rzeczy i tak tam zostawili. Spakowali się do swojego vana, zabrali dzieciaki i pojechali sobie w Sinondal. Udali się do Kalifornii, wzięli kredyt. Wynajęli nowy, piękny, duży dom i wiecie, no nowy dom, ale niestety ci sami ludzie. David znalazł pracę, ale to była taka praca, gdzie musiał dosyć długo dojeżdżać i większość czasu tego w domu nie było. Natomiast kolejna rzecz, którą warto tutaj zaznaczyć i zauważyć, to fakt, że w Rio Vista w pewnym momencie sąsiedzi się trochę tym tematem zainteresowali, bo nie widzieli samochodów, nie widzieli nikogo, postanowili zapukać do tego domu i zauważyli, że chyba jest on całkowicie opuszczony, bo w tamtym momencie był już przejęty przez bank i cały czas jakieś tam formalnościowe procedury się działy. Postanowili wejść do środka. Sąsiedzi wchodzą do środka i włos się na głowie jeży. Oczy to jak sarna, jeleń i dzik na autostradzie mają, ponieważ w domu panuje bardzo nieprzyjemny zapach. Na ścianach znajdują się różne plamy wiadomego lub niewiadomego pochodzenia. Jest tam bardzo, bardzo brudno i to jest kwestia taka, że na środku kuchni potrafią leżeć śmieci, jakieś butelki, jakieś opakowania po jedzeniu, po pizzy. To jedzenie oczywiście już było stare, i na nim się zaczęła hodować jakaś osobna cywilizacja. Znaleźli też dwa sztywne koty, tak, dokładnie, przy łóżkach, ponieważ weszli też do przyczepy, przy łóżkach zobaczyli jakieś takie liny, jakieś kajdany, ale nie zgłosili tego nigdzie. To jest opisane w książce, to jest opisane w różnych artykułach, ale nikt tego nigdzie nie zgłosił. Po prostu wspominają, że weszli tam, nie wiedzieli w ogóle, co o tym myśleć, byli w szoku, pierwszy raz coś takiego widzieli, ale no nic. Dom został przejęty, został odnowiony, następnie został sprzedany i został on jeszcze sprzedany z taką klauzulą, że jeżeli będzie w domu panował jakiś dziwny zapach niewiadomego pochodzenia, no to sprzedający nie biorą za to odpowiedzialności. A w Kalifornii toczy się nowe życie, bailando bez trzymanki, przynajmniej dla Louis i Davida, bo dla całej dwunastki to tak nie za bardzo. To jest też ten moment, kiedy wchodzą różne komunikatory społecznościowe. Jest Facebook, jest Skype i Louis zaczyna rozmawiać ze swoimi siostrami na Skype'ie, chwali się swoim cudownym życiem, robi różne zdjęcia z całą swoją rodziną. Zazwyczaj te dzieciaki są ubrane tak samo, no ale to wszystko wygląda miło i przyjemnie dla oka. Więc Louis te zdjęcia wysyła, są rozmowy na Skype'ie. Elizabeth, czyli siostra,
wspomina, że czasami chciała zobaczyć swoich siostrzeńców, jednak Louise brała ich pojedynczo, wołała, nigdy nie brała wszystkich naraz albo więcej niż dwóch naraz, żeby porozmawiali ze swoją ciocią, tylko była to pojedyncza lub podwójna rozmowa, czyli jedna lub dwójka dzieci. Rozmawiali i Elizabeth pamięta, że oni byli bardzo tacy niezręczni społecznie, kiedy zadawała im jakieś pytania, no to oni tak odpowiadali, ale odpowiadali z wielkim dystansem i szybko uciekali. Dodatkowo też zauważyła, że te dzieciaki są bardzo blade, są szczupłe i tak no, momentami można mieć wrażenie, że ledwo się na nogach trzymają, ale Louise zawsze miała wyjaśnienie, że dużo się uczą albo że to po Davidzie, tak więc no, siostry nie chciały w żaden sposób się wtrącać, w żaden sposób reagować. Co do szkoły, to cały czas trwa zasada nauczania w domu i to też jest ciekawe, ponieważ David otworzył swoją własną szkołę, bo z tego co wiem, zasada jest taka, że jeżeli jest więcej niż 7 lub 8 uczniów, to trzeba swoją szkołę zarejestrować. Tak więc David tę szkołę zarejestrował, siebie wpisał jako nauczyciela, oczywiście tam zaznaczył, że wszystko jest zgodne z przepisami jakimiś budowlanymi, higienicznymi itd., itd. I moi drodzy, to jest kolejna ciekawostka, to jest kolejna stracona szansa, ponieważ zasady są takie, że do każdej szkoły, do każdej placówki raz w roku musi przyjechać straż pożarna i zobaczyć, czy jest odpowiednia droga ewakuacyjna. No takie sprawdzenie, tak jak w szkołach jest, no to nie jest nic nadzwyczajnego. Przez 7 lat, jak funkcjonowała szkoła Davida, nikt się nie pojawił, nikt tego nie sprawdził. A zakładam, że gdyby się ktoś pojawił, gdyby ktoś sprawdził, gdyby ktoś wszedł do tego brudnego domu, gdyby ktoś zobaczył, w jakim stanie są w tamtym momencie dzieciaki, no to może jakaś reakcja by jednak była. Natomiast nic takiego nie miało miejsca, tak więc tym bardziej David i Louise czuli się w tamtym momencie bezkarni. I pomimo tego, że za zamkniętymi drzwiami działy się bardzo przykre rzeczy, ciągle wyliczanie posiłków, ciągle jakieś dziwne konsekwencje, nie wiadomo za co, dodatkowo też Louise bardzo często wpadała w złość, co kończyło się fizycznie i tak naprawdę to wszystko było na porządku dziennym w tamtym momencie, to pomimo tego, że to wszystko działo się za zamkniętymi drzwiami, to na zewnątrz, tak dla ludzi, na portalach społecznościowych, historia wyglądała zupełnie inaczej, toczyła się jakby zupełnie inna historia i warto wspomnieć, że David i Louise byli w tamtym momencie zainteresowani takimi programami telewizyjnymi, dokładnie to może też pewnie kojarzycie Rodzina 2+8 oraz 19 dzieci liczymy dalej. Są to historie, programy, reality show rodzin, które w pierwszym przypadku tam mają 8 dzieci, w drugim przypadku mają 19 dzieci i pokazują swoje życie. Louise była bardzo zafascynowana tymi programami, często rozmawiała przez telefon ze swoimi siostrami i mówiła o tym, że też by chciała taki program mieć, taki program nakręcić. Ona z całą pewnością byłaby ciekawsza niż tamte reality show i z pewnością jej rodzina jest bardziej interesująca niż oni. No i w tym celu Louise publikowała na swoim Facebooku, właściwie to był Facebook Louise i Davida, bo tak też się nazywał, Louise David Turpin, David Louise Turpin, no ale tam pojawiały się często zdjęcia dzieciaków ubranych w te same stroje, wyglądających tak samo. I w ogóle tutaj też warto zaznaczyć, że David miał ciekawą fryzurę, taką jak Kapitan Kangaroo albo Głupi i Głupszy. Jim Carrey dokładnie z tego filmu. I to była taka fryzura na garnek, widzicie zresztą na tych zdjęciach. I synowie, tych synów była trójka, mieli taką samą fryzurę jak David. I tak naprawdę córki miały taką samą fryzurę jak Louise, chociaż Louise już w tym momencie miała ciemne, takie średnio długie włosy. Córki zresztą tak samo. A synowie mieli włosy ścięte właśnie na taki garnek. Jedynie David farbował je na blond, to też w sumie nie wiadomo czemu. W każdym razie na portalach społecznościowych pojawia się mnóstwo takich zdjęć wesołej rodzinki, ubranych tak samo, w ogóle te same fryzury, wszyscy są zadowoleni, wszyscy są weseli, jakieś zdjęcia w ogródku, zdjęcia na Dzień Matki, zdjęcia z jakichś urodzin. I patrząc na to jedynie przez pryzmat Facebooka, jedynie przez pryzmat tego portalu społecznościowego, to można mieć wrażenie, że no nic się złego nie dzieje. Super rodzina, ekstra to wygląda. W ogóle też było zdjęcie z dzieciakami trzymającymi dyplom ukończenia szkoły średniej. Wiecie, jak ten dyplom został zdobyty? Wcale nie został zdobyty. Louise zamówiła te dyplomy przez internet, następnie je podpisała, a następnie wykonała zdjęcie i rozesłała. Tak, Lucjan, ciebie też to oburza.
I w tej sytuacji pojawia się kolejny sąsiad, tym razem Mike Clifford, Junior, Mike Clifford Junior, tak się nazywał, który wspomina, że też mieszkał naprzeciwko Turpinów i wieczorami widział dzieciaki maszerujące z góry na dół, czyli tak naprawdę ta historia nam się powtarza. Tyle, że Mike nawet nie myślał, żeby gdziekolwiek to zgłaszać, bo uznał, że pewnie albo te dzieciaki są chore, albo jest to jakaś sekta. I tyle. No tak normalna sytuacja, prawda? W tamtym już momencie życie wyglądało tak samo, jak opisywałam wcześniej, tyle, że nie było żadnego wychodzenia z domu, żaluzje w pokojach dzieciaków były cały czas zasłonięte, nie można było ich odsłaniać, nie można było spojrzeć, otwierać okien. Za to też oczywiście były odpowiednie konsekwencje, przynajmniej odpowiednie zdaniem Louise. W domu panował bardzo, bardzo nieprzyjemny zapach i później Jordan wspomni, czyli jedna z córek, że no, czasami musiała otworzyć okno, ponieważ ciężko było oddychać, co robiła po kryjomu i za każdym razem obawiała się, że zostanie przyłapana. W lipcu 2011 roku ma miejsce kolejna osobliwa sytuacja, ponieważ rodzina Davida i Louise spotyka się z bratem Davida, czyli tym Randym i jego rodziną. Z tego co pamiętam, to Randy ze swoją żoną miał piątkę dzieci, więc też tak często mówił, jak on ma super rodzinę. David tak samo i w końcu postanowili się spotkać i pojechać razem do Disneylandu. I ciekawe w tej historii jest to, że córka Randy'ego, Miranda, która miała w tym momencie ponad 20 lat i była mniej więcej w wieku Jennifer, prowadziła swojego bloga. I ona na tym blogu opisała cały wyjazd do Disneylandu, jak to było fajnie, że mogła 12 swoich kuzynów poznać, że oni są tacy mili, kulturalni, tak samo wyglądają, że tacy uśmiechnięci w ogóle i że zaprzyjaźniła się z Jennifer. Jennifer w tamtym momencie śpiewała jej piosenki i mówiła o tym, że pisze swoje własne utwory. I Miranda na tym swoim blogu napisała, że nigdy nie słyszała tak pięknego głosu i tak pięknej piosenki. To jest sytuacja, gdzie te dzieciaki, co niektóre, pierwszy raz w życiu mogły wyjść gdzieś, wyjść do Disneylandu, gdzie w ogóle było mnóstwo ludzi, gdzie były atrakcje, które normalnie byłyby czymś wspaniałym, takie atrakcje do Disneylandu, pójść z całą rodziną, no, no ekstra. Tyle, że dla tych dzieci musiało to być bardzo, bardzo ciężkie doświadczenie, bo one tego wcześniej nigdy nie widziały, bo nie wiedziały, jak się zachować w takiej sytuacji, nie miały wyrobionych żadnych skillów, znaczy skillów, umiejętności społecznych, nie wiedziały, co i jak mają robić. I też w tej książce, którą czytałam, wypowiadali się specjaliści z dziedziny psychologii, którzy twierdzą, że no to musiało być bardzo ciężkie doświadczenie dla nich. Pomimo tego, że nam Disneyland kojarzy się z czymś fajnym, ekstra i w ogóle, to jednak dla nich musiało to być coś bardzo, ale to bardzo ciężkiego. I również ciekawe w tej sytuacji jest to, że nikt niczego nie zauważył, nawet ta Miranda pisząca bloga, która opisała swoich kuzynów z taką z fascynacją, jak oni są mili, grzeczni i dobrze wychowani. W 2011 roku Louis i David ogłaszają kolejną upadłość. Ja nie wiem, czy tak można w kółko i w kółko, najwyraźniej można i najwyraźniej znaleźli sobie w tym sposób na życie. I tak się dalej wszystko kręci. W 2011 roku cała rodzina spędziła Boże Narodzenie z rodzicami Davida, którzy standardowo, jak co jakiś czas, też niczego nie zauważyli. Byli zachwyceni swoimi wnukami, którzy za każdym razem ustawiali się w rzędzie od najmłodszego do najstarszego, nie odzywali się niepytani i wydawali się być bardzo, ale to bardzo spokojni, mili i pobożni. Moi drodzy, lata złego żywienia, braku higieny i mieszkania w takim domu i w ogóle trybu życia na zasadzie 20 godzin spania i 4 godziny jakiegoś chodzenia, albo nawet i nie, zrobiły swoje, ponieważ wiosną 2013 roku cała 12 dzieci zachorowała. I to był moment, kiedy Louis i David zabrali ich do ośrodka medycznego, ponieważ nie wiedzieli, co za bardzo dalej mają robić. Oczywiście dzieciaki dostały instruktaż, co mogą mówić, czego mówić nie mogą. I tutaj nawet nie było opcji, żeby powiedziały coś, czego nie powinny mówić. Tak więc cała 12 trafiła do lekarzy i moi drodzy lekarze niczego nie zauważyli. To jest zastanawiające, to jest bardzo przykre, ponieważ już w tamtym momencie widać było z całą pewnością duże oznaki, że coś się dzieje nie tak, że brakuje witamin, że brakuje odpowiedniego stylu życia, że w ogóle siła mięśniowa jest obniżona, no, że mnóstwo takich symptomów, które zostały całkowicie olane.
No cóż, w 2014 roku Turpinowie kupują nowy dom w Perris w Kalifornii i tak naprawdę jest to moment początku końca. W tamtym też momencie złość Louis nabierała na sile i stawała się ona coraz bardziej fizyczna. Każde wykroczenie albo cokolwiek, co ona odbierała nie po jej myśli, było karane. Miała czwórkę faworytów wśród swoich dzieci. Były to te najstarsze, które oczywiście donosiły za każdym razem, kiedy młodsze coś zrobiły. Tutaj też pojawia się taka sytuacja, że te dzieciaki miały dyżury i w ciągu dnia stały pilnując lodówki albo pilnując jakiejś tam spiżarni. Co po prostu w głowie się nie mieści, jak się o tym pomyśli, no ale były one wynagradzane przez Louis. Dostawały na przykład jakieś jedzenie, dostawały jakieś, powiedzmy, że prezenty, miały telefon z dostępem do internetu, bo już w tamtym momencie w domu było zamontowane Wi-Fi. Więc tak naprawdę jedyna wiedza na temat świata i jedyna wiedza ogólna, czyli pisanie, czytanie, to było to, co te dzieciaki zdobyły z tego jednego telefonu wspólnego i czego mogły się nauczyć, co mogły wyczytać. Też Jennifer, która znała podstawowe umiejętności pisania i czytała, uczyła swoje młodsze rodzeństwo, ale prawda jest taka, że też no, nie była w stanie wszystkich nauczyć. Moi drodzy, w 2013 roku jeszcze Louis była w ciąży z 13 dzieckiem, tak? Dokładnie tak. Jej siostry potem się pytały, czy, dlaczego w ogóle teraz, po 10 latach przerwy, tak? Tak było jakieś prawie 10 lat przerwy, czemu zdecydowała się na dziecko? I Louis odpowiedziała, że wcześniej się starała, no ale nie mogła zajść w ciąży. Teraz się udało i na początku roku 2014 na świat przyszła 13 dziecko pary, córka imieniem Janna. W 2016 roku nastąpił pewien przełom, jeżeli można to w ogóle w ten sposób nazwać, ponieważ David i Louis kupili swojemu synowi Joshule telefon, nowy telefon, przez co on ten swój stary telefon oddał Jennifer, a Jennifer dała ten telefon Jordan. Czyli tak naprawdę tym jednym telefonem się wszyscy wymieniali, no ale sam fakt, że kupili telefon i można było z niego korzystać, najwyraźniej musieli mieć ogromną świadomość, że te dzieciaki nic nie zrobią, że są już w takim stanie, że z całą pewnością nikogo nie powiadomią. I razu pewnego w 2016 roku Jordan została przyłapana przez Louis, jak oglądała klipy muzyczne Justina Biebera. No bo wtedy też czasy Justina Biebera, zresztą teraz nadal tworzy. Dla Jordan to było coś nowego, ona się muzyką interesowała, ale sam fakt, że mogła taki teledysk zobaczyć, to było coś zupełnie nowego, zresztą ona była fanką Justina Biebera. Jednak Louis ją przyłapała i niestety źle się to skończyło. Miała miejsce awantura, która bardzo szybko stała się fizyczna i po tym zajściu Jordan zaczęła czytać na temat opieki społecznej. Zaczęła się interesować tym, czy można to gdzieś zgłosić, że chyba coś jest tutaj nie tak i czy można w jakiś sposób zareagować. Wtedy też Jordan przez internet poznała takiego znajomego człowieka pochodzącego z Indii, chłopaka, z którym pisała. To była taka czysto przyjacielska znajomość, jednak Jordan po raz pierwszy się przed kimś otworzyła i powiedziała, co się dzieje w domu. Powiedziała, jak traktowane jest jej rodzeństwo, że niektórzy to cały czas w tych łóżkach siedzą, bo się nie mogą ruszyć, że nie można nic z lodówki wziąć. I oczywiście to wszystko, jaka Louis jest nerwowa i jak to się kończy. W tamtym momencie też ten znajomy powiedział Jordan, że jest coś takiego jak komisariat, jak funkcjonariusze, że można to gdzieś zgłosić, że to wcale tak nie wygląda w innych domach i warto byłoby się tym tematem zainteresować. I tak naprawdę od tamtego momentu Jordan zaczęła na poważnie rozważać powiadomienie kogoś o tym. Rok 2016 też jest rokiem, kiedy odchodzi z tego świata ojciec Louis, czyli Allen. I tutaj też widzimy, jaką osobą musiała być Louis, być może jaki wewnętrzny żal do swojej rodziny musiała mieć, ponieważ ostatnią wolą jej ojca było spotkanie się z Louis, z jej wnukami, chciał ich bardzo zobaczyć. Natomiast Louis, wiedząc o tym, nie odbierała telefonu i całkowicie go ignorowała. Też parę lat wcześniej miała miejsce taka sytuacja, że Allen przyjechał specjalnie do Kalifornii, chciał zrobić taką niespodziankę. I kiedy zadzwonił do Louis, spytał ją o adres, to Louis powiedziała mu, że ma wracać do domu i adresu mu nie podała. Więc tak wyglądały jej relacje rodzinne. Takim człowiekiem była Louis. To też był moment, gdzie jej relacje z siostrami bardzo się pogorszyły. I jeżeli chodzi o całą historię, tak jak wspominałam, jest to historia, która z całą pewnością nie jest zero-jedynkowa. Nie jest tutaj nic jednoznacznego, ponieważ mówimy o okropnym traktowaniu, o okropnym zachowaniu,
zachowaniu, a mimo to pojawiają się tutaj takie kwiatki, jak to, że na przykład Joshua chodził do koledżu. Dokładnie. On był w koledżu, matka codziennie go przywoziła i zawoziła. Dotarło do informacji, że uczniem był dosyć dobry. Jednak jeżeli chodzi o kontakty społeczne, no to tutaj pojawia się to stwierdzenie, leżał i kwiczał, ponieważ nie potrafił nawiązywać żadnych relacji, też chyba za bardzo nie chciał. Znajomi z koledżu wspominają, że mówił sam do siebie. Często jak były prowadzone lekcje, to on nawet nie siedział w ławce, tylko stał i tam robił notatki. I tutaj pojawia się taka historia o tym, jak razu pewnego podeszła do niego dziewczyna imieniem Serafin Fate, która też za bardzo znajomych nie miała. Zauważyła, że ten Joshua tak na uboczu stoi, więc no, podeszła do niego, zagadała, że ona też nie ma znajomych, może by się zapoznali. Jak tak sobie rozmawiali, to akurat wtedy przyjechała Louise, aby Joshua odebrać. I w tamtym momencie Joshua odezwał się do Louise i powiedział, że słuchaj, mamo, poznałem nową, znaczy matko, tak? Matko, poznałem nową koleżankę, czy możemy się zaprzyjaźnić? I w tamtym momencie Louise spojrzała na tę Serafin Fate, zapytała ją, jak ma na imię, oczywiście dziewczyna odpowiedziała, po czym Louise się uśmiechnęła i powiedziała, tak, jasne, możecie się zaprzyjaźnić. I moi drodzy, to był ostatni raz, kiedy Joshua był w koledżu. Później już się w tym miejscu nie pojawił. No cóż, 14 maja 2017 roku dzieciaki przygotowywały się do Dnia Matki. Dokładnie to do zdjęcia, które miało być z okazji Dnia Matki wykonane, tak więc tego dnia wszyscy mieli okazję się wykąpać. Jedna jeszcze sprzeczka między nimi miała miejsce, właściwie to złość Louise, ponieważ jedna z córek zapytała, czy może iść do toalety, co bardzo zdenerwowało Louise. Jednak zdjęcie zostało wykonane, wszyscy mieli okazję przebrać się w czyste ciuchy, mieli okazję się ubrać, a po tym zdjęciu dostali z powrotem swoje stare, brudne ubrania, które no, niektóre były wręcz sztywne od tego brudu i mieli dalej w nich chodzić. Louise w tym momencie już całkowicie izoluje się od swojej rodziny, jedną siostrę zresztą zablokowała na Facebooku, nie odbiera telefonów. I rok 2017 jest rokiem, gdzie pod koniec tego roku David dowiaduje się o tym, że zmienia pracę, zmienia miejsce pracy i czeka całą rodzinę znów kolejna przeprowadzka. Jordan uznała, że to jest moment jedyny i niepowtarzalny i teraz albo nigdy, teraz będzie musiała zadzwonić pod numer 911 i powiedzieć o tym, co się dzieje, ponieważ drugiej takiej okazji może nie być. I sytuacja Jordan jest tak samo jak w przypadku Joshua niejednoznaczna, ponieważ była ona cały czas w tym domu, wiedziała, co się dzieje, nie miała żadnego kontaktu prawie że ze światem zewnętrznym, poza tym telefonem, bo ona miała telefon, miała dostęp do internetu i tutaj pojawia się taka historia, że Jordan miała swój profil na Twitterze, na YouTubie i chyba na Facebooku również. Oczywiście nie było to podpisane swoim imieniem i nazwiskiem, ona się przedstawiała jako Lacey Swan i tam udostępniała filmiki. Dokładnie tak, w internecie można jeszcze znaleźć filmiki, jak Jordan nagrywała z łazienki i śpiewała. Tam śpiewała swoje własne teksty, tworzyła swoje własne teksty, później je śpiewała. Można zobaczyć dziewczynę, która jest w pełnym makijażu na tych filmikach, za zamkniętymi drzwiami siedzi, w tamtym momencie ona siedziała w łazience. I żeby było jasne, no bo można powiedzieć, że no skoro była pomalowana, skoro śpiewała sobie piosenki, no to było wszystko w porządku. No nie, nie było. Ona te piosenki nagrywała i wstawiała jedynie w momencie, kiedy rodziców nie było w domu, no bo to też nie tak, że Louise i David 24 na dobę w tym domu siedzieli. Davida to prawie wcale nie było, natomiast Louise też nie siedziała w tym domu bez przerwy. Tak więc jeżeli była okazja, to oczywiście Jordan publikowała takie nagrania, tworzyła swoje własne piosenki. Ona nie miała dużego grona odbiorców, no ale zawsze coś. I dochodzimy do momentu przełomowego, do stycznia 2018 roku, kiedy to w nocy około godziny 5 Jordan i Jennifer wychodzą z domu przez okno i biegną. Biegną przed siebie, nie wiedząc za bardzo, co mają robić, ale biegną. Jennifer, wówczas 30-letnia, właściwie to 29-letnia, no, prawie 30, postanawia w pewnym momencie zawrócić, ponieważ obawia się, że rodzice się dowiedzą, że będą ją czekały konsekwencje. Tak więc na ulicy zostaje w
na tym momencie jedynie 17-letnia Jordan, która biegła przed siebie i w pewnym momencie wybrała numer 911, zadzwoniła, powiedziała jak się nazywa, powiedziała co się dzieje w jej domu. W tamtym momencie też w ogóle przekręciła swoje imię, swoje nazwisko, ponieważ przeliterowała jako Turpen, a nie Turpin. Więc moi drodzy, no sami widzicie, jaki tutaj musiał być poziom wiedzy i poziom tego wszystkiego, co tam się działo niestety. Funkcjonariusze spytali ją, czy bierze jakieś medykamenty. Ona nie wiedziała, czym są te medykamenty i tak naprawdę nagranie z tej interwencji jest dostępne w internecie. Można zobaczyć, w jakim stanie była wtedy Jordan, jak ona wyglądała i faktycznie, jaki był poziom jej wiedzy. W każdym razie zgłoszenie zostaje przyjęte. Funkcjonariusze razem z Jordan idą do domu Turpinów. Kiedy Louis zauważa, że pod jej domem stoją funkcjonariusze, to każe starszym dzieciakom rozwiązać swoje rodzeństwo, które w tamtym momencie było przy łóżkach. Funkcjonariusze wchodzą do środka. W ogóle to też jest dziwna sytuacja, ponieważ Jordan na ich widok się bardzo miło uśmiechała, tak jakby była to dla niej zabawa, jakaś gra. Od razu było widać, że dom jest w okropnym stanie, że panuje tam brud, że dzieci również są w złym stanie, były bardzo blade, były brudne, tak naprawdę piżamy, które miały na sobie, były wręcz sztywne. Od razu zostały one przewiezione do placówki medycznej, natomiast Louis i David zostali aresztowani. I jeżeli chodzi o badania, które zostały wykonane dzieciom, to wykazały one tak. Niedowagę od około 10 do 25 kg, w zależności od wieku. Dodatkowo u niektórych zauważyć można było niestety początki zaniku tkanki mięśniowej, niedobór witamin i duże niedostosowanie społeczne. Na przykład dzieci nie wiedziały, czym jest pomidor. Kiedy dostały świeże owoce, to były w szoku i nie wiedziały, czym są te świeże owoce. Nie mogły się na nie napatrzeć. Pomidora w ogóle się obawiały, jakiś taki dziwny się wydawał. Nie wiedziały, co się zaraz stanie i dopiero jak pielęgniarka ugryzła tego pomidora, no to wtedy uznali, że to jednak jest, nie jest nic złego. I zaznaczyć trzeba, że te dni, kiedy dzieciaki spędzały w szpitalu, zostały potem opisane jako najlepsze dni ich życia, ponieważ nad opieką nad nimi został wybrany specjalnie wyszkolony personel, tak zwany personel bardzo miłych i empatycznych lekarzy, którzy z nimi rozmawiali, wszyscy sobie razem śpiewali. W ogóle cała historia bardzo szybko wyciekła do mediów i pojawiło się mnóstwo zbiórek, pojawiło się mnóstwo osób, które chciały pomóc. Te dzieciaki dostały swoje ubrania i tutaj też pojawia się taki aspekt tej historii, że kiedy dostali oni swoje własne buty, to z tymi butami spali, ponieważ obawiali się, że ktoś się im zabierze. W ogóle okazało się, że bardzo, ale to bardzo brakowało im kontaktu z drugim człowiekiem i pierwszy raz w życiu dostały miłość i wsparcie i naprawdę przykro i ciężko mi się o tym mówi, kiedy faktycznie można sobie to wyobrazić. W najlepszym stanie była najmłodsza córka, pewnie ze względu na to, że była najmłodsza. W najgorszym niestety były te najstarsze dzieciaki, czyli Jennifer i reszta rodzeństwa. Lekarze też doszli do wniosku, że zmiany w organizmie Jennifer są na tyle, że nie będzie ona w stanie nigdy mieć dzieci. I tak naprawdę tych raportów i ich stanu zdrowia było bardzo, bardzo dużo i jest to bardzo przykry aspekt tej sprawy. Znaczy, sam fakt, że udało się w końcu wyjść z tego domu i udało się to zakończyć, jest czymś wspaniałym. Jednak fakt, że tyle musiały przejść, tak naprawdę ponad 20 lat, prawie 30 lat tego wszystkiego, to naprawdę się w głowie nie mieści. Moi drodzy, wszyscy wiemy, jak skończyła się ta sprawa. David i Louis dostali dożywocie i tak naprawdę do dnia dzisiejszego sobie siedzą nadal. Pojawiały się pytania, kto jest bardziej winny, kto powinien za to odpowiadać, kto powinien odpowiadać za to bardziej, kto powinien za to odpowiadać mniej. Pytanie, czy są tutaj bardziej lub mniej winni, ciężko powiedzieć. Rodzina Davida była zdziwiona, kiedy coś takiego miało miejsce. Uznali, że są to jedne wielkie pomówienia, że przecież ich syn i synowa są dobrymi ludźmi i mają tak dobrze wychowane dzieci. Bardziej zaangażowały się w sprawę siostry Louis, które przyjęły do wiadomości to, co się stało i niestety opowiedziały o tych sygnałach, które już wcześniej zauważały. W przypadku Louis okazało się, że ma ona osobowość histroniczną, czyli chce być w centrum uwagi, ma problem z nawiązywaniem relacji, ma problem ze swoimi emocjami i tutaj tak naprawdę tych objawów jest
pracy dużo, dużo więcej. Przez pewien moment pojawiło się pytanie, czy w takim razie ma być ona sądzona inaczej ze względu na swoje problemy, ze względu na swoje zaburzenia. Natomiast sędziowie doszli do wniosku, że nie, że również należy jej się dożywocie. W trakcie rozprawy część dzieci miała okazję też wygłosić swoje przemówienia skierowane do rodziców i chciałabym Wam teraz przeczytać fragment książki, który właśnie przedstawia niektóre z tych przemówień. Następnie na mównicy stanął 27-letni Joshua, który podziękował rodzicom za naukę o Bogu i wierze. Choć studiował obecnie inżynierię oprogramowania, przyznał, że wciąż budzi się z koszmarami, w których wspomina to, co się działo. To jednak przeszłość, a teraz jest teraz, powiedział. Kocham moich rodziców i wybaczyłem im wiele rzeczy, które nam robili. Wiele się nauczyłem i jestem teraz samodzielny. Joshua odczytał również oświadczenie sporządzone przez jego siostrę Jessica. Choć nie był to najlepszy sposób na wychowanie nas wszystkich, powiedział, to cieszę się mimo wszystko, że dzięki temu jestem taką osobą jak dziś. W końcu swoje oświadczenie wygłosiła Louise Turpin. Chcę, żeby wiedzieli, że mamie i tacie nic nie będzie, zaczęła ocierając łzy chusteczką. Cieszę się, że jestem matką każdego z nich. Niech moje dzieci również wiedzą, że moim zdaniem Bóg ma dla nich specjalny plan. Przepraszam za wszystko, co zrobiłam. Kocham moje dzieci bardzo mocno. I moi drodzy, tak właśnie kończy się ta historia. Do dnia dzisiejszego dzieje się dużo. Dzieje się dużo w życiu tych dzieci, w życiu tych dorosłych ludzi. Część z nich studiuje, część z nich pracuje. Jeżeli chodzi o te najmłodsze, to mamy tutaj ochronę danych osobowych i niestety na ich temat wiadomo jest najmniej. Natomiast wiemy o tym, że większość z nich nadrobiła swoje zaległości i stara się mniej lub bardziej wyjść na prostą, czego z całym sercem i z wielką nadzieją im życzę. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą historię. Jeżeli ktoś zna jakieś dodatkowe fakty, informacje na ten temat, oczywiście będę bardzo wdzięczna za podzielenie się nimi. Jestem też ciekawa Waszych refleksji. Przyznam szczerze, że jest to dla mnie wyjątkowa historia, wyjątkowa pod takim względem, że myślę, że należy mówić, należy wręcz krzyczeć o takich rzeczach i za każdym razem zwracać uwagę, jeżeli jakiekolwiek sygnały nas zaniepokoją. Standardowo zachęcam Was do naszej małej zabawy, czyli osoby, które dotarły do końca, do tego momentu, piszą w komentarzu wszystkiego dobrego dla nich, dla tych dzieci oczywiście. Życzymy im jak najlepiej, życzymy im wszystkiego najlepszego. Standardowo też zachęcam Was do dołączenia do grupy na Facebooku, link znajduje się w opisie, a jeżeli chcecie, to zapraszam na Instagrama i do usłyszenia.